Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Bardzo się cieszę, że ponownie jest z nami pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który właśnie przyjechał do Sejmu, żeby być świadkiem tych ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie z artykułem 154 ustęp 3. Proszę państwa, obowiązkiem posła jest znajdować się na sali zawsze, kiedy przeprowadzane są głosowania, więc bardzo państwa proszę o po prostu stosowanie się do reguł. Uprzejmość nakazuje i dlatego cierpliwie czekam, jak zwróciła pewnie uwagę pani poseł. Przystępujemy do głosowania zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na prezesa Rady Ministrów zgłoszono kandydaturę pana Donalda Tuska. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto z państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów. Za było 248 posłów, przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo.